Witajcie w kolejnym żniwnym dniu. Dzisiaj mamy godzinę popołudniową. Już jest 15. Chmurki jakieś. Dzisiaj u nas w nocy troszeczkę pokapało. Z racji tego dopiero teraz wyjeżdżamy. Ja badałem swoją pszenicę, tą sianą. Gdzie jest klucz do tego? Wypadł mi? Chyba mi klucz wypadł. Ono pewnie, że wypadł. Badałem swoją pszenicę po striptilu, to 3 godziny temu miała. 3 godziny temu miała. Czekajcie, ile miała? 15,7. Teraz patrzyłem, to miała 14,6. Ale tu gorączka. Miała 15,6. Natomiast u wujka pszenica, tak zwana minimum till, tylko 12,9. Tylko 12,9, więc jedziemy żniwować. Jadę zatankować i będziemy działać. Walka o czarne złoto, czy o czarne diamenty, tak jak już mówiliśmy, się skończyła. Teraz będziemy walczyć o złocistą pszenicę. Jadę małym. Z tyłu mam dwie 47. Dwie duże są zajęte. Jak wrócę, to wujek może już będzie miał rozładowane. Jak rozładujemy je, to zaczniemy kosić u mnie tak zwaną striptilową. Ona była wilgotniejsza, bo ona też później siana. Jak badałem tamtą, to... A, to już mówiłem na początku. Nie ma sensu się powtarzać. Koguty już włączone, więc trzeba na pełnym ogniu. Nie ma czasu do stracenia. Piękny patras w technologii minimalnej. Prosto w ściernisko kukurydzy zasiane. Zmulczowane tylko. Wygląda rewelacyjnie. Zobaczymy, czy tak samo będzie sypał rewelacyjnie, jak wygląda. Miejmy nadzieję, że tak. Naprawdę ta pszenica zachwyca wyglądem. Plany są niesamowicie nieprzewidywalne. Mieliśmy w planie nakosić pełną. Przepraszam was, mieliśmy w planie nakosić pełną, wysypać, a tutaj nasypał jeden zbiornik i ona jest prawie pełna. Ze 4,5 tony co najmniej ma. Pszenica tutaj sypie rewelacyjnie, bo kombajn pokazuje na zegarze, że ma 0,5 hektara wykoszone. Także może być całkiem ciekawie. Jadę to kipnąć szybko i wracam z powrotem. Wtedy nie będziemy musieli, bo ta druga przyczepa wymaga ścielenia. A ta nie, ta tylko kiper zrobię i będę mógł wracać z powrotem. Pamiętacie, jak nagrywałem film o tym, jak wygląda zbiór kukurydzy nasiennej? To było właśnie na tym polu. To było właśnie na tym polu. Tutaj była soja, po soi była ta kukurydza nasienna. Później tą kukurydzę nasienną, no to zostały badyle po jednym rządku, co piąty rządek. Więc ja to wtedy zrobiłem. Wtedy zrobiłem to. Chciałem wam opowiedzieć i pokazać, jak ta pszenica wygląda, ale nie ma czasu, bo już muszę jechać do niego. Zobaczcie, jak ta pszenica wygląda. Fantastycznie. Cieszy oko. Odmiana patras.
Nie mam wprawy w sypaniu na te małe. Ostatnio sypiemy cały czas tylko na duże. W tamtym roku też tylko na duże. Chyba nawet 2 lata temu też tylko na duże. Więc ciężko jest się teraz przyzwyczaić do tych małych. Ale no, jakoś daliśmy radę. Biegi niedobrane. Ale trudno. Zaraz jeszcze dosypię i gonię znowu na wylot. Tutaj jest takie miejsce, gdzie trochę ją położyło. Ale to dobrze w sumie. Bo to znaczy, że to naprawdę sypie. Powiem wam dzisiaj, jak tu byłem mierzyć wilgotność, to 2,5 kłosa i miałem pełną tą miareczkę. A gdzie niegdzie czasami na innych polach, to musiałem 4 kłosy. Także już to dało mi do myślenia. No tempo mamy niesamowite. Już jadę z trzecią. Także jest super, ale powiem wam, że naprawdę super leci do zbiornika. Szkoda bardzo, że nie mamy wagi i nie będziemy mogli ustalić konkretnego plonu. Bardzo szkoda, bo niestety ale to wszystko idzie do bina. Teraz chyba będę miał czas, żeby pokazać wam z bliska te pszenice. No fantastyczna jest. Zachwycamy się nią. Podczas koszenia też się nią zachwycamy, bo jest z czego. Też po prostu cieszy to, że twoja praca nie idzie na marne. Tak jak niejednokrotnie to było, że starasz się, robisz wszystko co możesz, a później pogoda psuje twoje plany. Może to na raz to złapiemy teraz już. Czyli będziemy mieli cztery przyczepy. Cztery przyczepy. Czyli będziemy mieli cztery pełne zbiorniki i trochę. Do pełnego zbiornika 4,5 tony wchodzi. Tutaj jest 2,2 hektara chyba. Szkoda, że nie mamy wagi. No naprawdę bardzo szkoda, że nie mamy wagi. Żebyśmy po prostu znali ten plon. Jaki jest naprawdę. Myślę, że z parametrami ziarna nie będzie najmniejszych problemów. Tutaj poszły 3 zabiegi fungicydowe, 3 dawki azotu. Także opady też były. Jest potencjał. Moje plany, że tak powiem, spaliły na panewce. Pojechaliśmy do mnie próbę zrobić. Wjechał kombajnem, obkosił poprzeczki z jednej strony, wyjechał kawałek. Zmierzyliśmy wilgotność, raz pokazywało 12,5, ale częściej pokazywało 15, 15,7, 15,5. Pszenica jeszcze nie jest w 100% dojrzała technologicznie. No i niestety trzeba jeszcze poczekać kilka dni. Ona była dosyć późno siana, bo w listopadzie. Więc zamiast kosić u mnie, to przyjechaliśmy kosić Sławkowi. On ma pszenicę sianą chyba we wrześniu. Na pewno we wrześniu. Także te pszenice wcześniejsze, no to niestety, znaczy no stety, są już jak najbardziej do koszenia. Tutaj tego patrasa, co kosiliśmy wcześniej, no to 12,5 miał. On też był, mimo tego, że po kukurydzy tej nasiennej, no to też było to dosyć wcześnie, bo ta kukurydza też szybko w miarę schodzi z pola. No i niestety, ja muszę poczekać, a miałem takie fajne plany, no i czasami tak jest, co se zaplanuję, to i tak nie wyjdzie. Jest już wieczór, ja troszeczkę nagrywam, żebyście mieli co pooglądać. Za chwilę będziemy kończyć to pole, także co, to tyle na dzisiaj z dzisiejszych zmagań. Mamy nadzieję, że nie będzie jutro padać, chociaż jak widzicie, niebo jest dosyć mocno zachmurzone, ale cały czas wierzymy,
że jest nadzieja, że nie będzie padało, że jutro będziemy mogli kontynuować zbiór pszenicy. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym. Cześć!